Cześć i czołem, witam Was serdecznie, tu Łukasz Zerdzewiały. Słuchajcie, dzisiaj po raz kolejny można powiedzieć nie nad wodą, nie, że tak powiem, w normalnym wędkarskim środowisku, ale tutaj u mnie w domu, w garażu, w łódce. Chcę z Wami porozmawiać o paru fajnych rzeczach. To znaczy tak, wielkimi krokami zbliża się sezon tak naprawdę trociowo-pstrągowy. Wielu z Was będzie chciało albo jechać właśnie na kropy, albo na srebra. Wybierze pewnie jedną z tych dróg. Ja generalnie zacznę pełną sezon od pstrągów, gdyż jakoś aż tak mocno mnie nie ciągnie do łowienia troci. Natomiast gdzieś tam skradanie się za tymi pstrągami, poszukiwania ich sprzyjają bardziej moim wewnętrznym preferencjom w tym akurat momencie. W materiałach, które będę miał okazję robić dla Was w styczniu, będą filmy właśnie poświęcone pstrągom i ich łowieniu z przynętami, które teraz Wam pokazuję. Będę łowił na różnych zbiornikach, znaczy na różnych rzekach. Będę łowił na większych, na mniejszych, także tu będą takie różne łowienia. Więc będę chciał tutaj Wam pokazać sprzęt, który będę używał i na takich mniejszych rzeczkach, i na troszeczkę większych. Co będę robił i jak będę robił. Teraz druga sprawa, którą chciałem poruszyć właśnie odnośnie tego filmiku, to konkursy, które mam zamiar, że tak powiem, wdrożyć, wprowadzić w przyszłym roku, czyli już niedługo. To jest wielka prośba do Was i pytanie zarazem, co byście chcieli? To znaczy, ja Was się pytam, co byście chcieli w nagrodę? Napiszcie w komentarzach pod filmem, czy interesuje Was na przykład jedna fajna nagroda, czy interesują Was mniejsze, ale więcej tych nagród. Nie chodzi mi o to, żebyście napisali konkretnie o to, co byście chcieli, tylko właśnie chciałbym zobaczyć, czy interesuje Was to, że na przykład, nie wiem, losuję, wybieram, robiąc konkurs, 10 osób i każdy dostaje jakiś prezent, albo właśnie, czy wolicie 3 syte, tłuste nagrody. No i wiadomo, mniej będzie osób dostawało te niespodzianki, natomiast no już ich waga, że tak powiem, wzrasta i to znacznie. Także to od Was zależy. Co wybierzecie i jaką drogą pójdziemy. Słuchajcie, teraz powoli zbliżam się do momentu, w którym będę Wam pokazywał to, czym będę łowił. Oglądnijcie, zobaczcie, skomentujcie, zapytajcie, czy macie, jak macie jakieś pytania, to zadajcie je oczywiście. Z góry dziękuję Wam za subskrypcję mojego kanału. Powoli się to wszystko fajnie rozwija, naprawdę jestem mega szczęśliwy i zadowolony. No to co? No to łyk kawki, bo oczywiście jesteśmy w biurze, mamy tutaj możliwość picia, więc pijemy sobie kawkę, Wy też sobie zróbcie, albo już macie, pijcie. I proszę Was, zapraszam do oglądania rzeczy, którymi będę łowił. No to zaczynamy. Słuchajcie, prowizoryczny stolik zrobiony z pudła, ze skrzyni. Słuchajcie, zacznę od tematu, który oczywiście no, wszyscy znają i tak naprawdę mało kto nie będzie zabierał tych przynęt nad rzekę. Mianowicie są to obrotówki, tak? Tu mam, widzicie, podstawowe obrotówki, których będę używał. Czwórki, trójki, gdzieś tam się pojawią jakieś dwójeczki, tutaj jakieś tam ręczne tematy, tu od razu no podziękuję bardzo za dobre mega przynęty Robertowi Taszarkowi. Łowią bardzo dobrze, tak samo jak i te obrotówki właśnie, że tak powiem, z chwostami, którymi Deluxe Dragona, którymi mam już długi czas okres łowić przyjemność. Będę ich używał. Właśnie chciałem Wam powiedzieć jeszcze, dlaczego takie rozmiary, bo wielu Was generalnie bardzo miniaturyzuje łowienie pstrągów. No oczywiście ja tutaj będę to porównywał do rzek pomorskich.
Przez cały sezon staram się unikać bardzo małych przynęt. Zaraz zobaczycie tak naprawdę moje pudełko z gumami. Łowię tak naprawdę, jak chcę cokolwiek złowić, no to zakładam mniejsze obrotówki. Oczywiście to nie wyklucza, że siądzie jakaś ryba większa, ale generalnie chcę łowić fajne ryby. Jak widzieliście na moich filmikach poprzednich, z, można powiedzieć z początku, nie z początku, ale z sezonu 2020, mało łowiłem obrotówkami, natomiast łowiłem twitchami. Twitchami łowiłem, dlatego że po prostu uwielbiam nimi łowić, to zaraz Wam jeszcze pokażę pudło. I nie zakładam praktycznie małych przynęt, dlatego że chcę łowić normalne ryby, tak? Normalnej wielkości ryby, normalnej wielkości pstrągi. No i może no każdy pstrągarz, który naprawdę tam już chce łowić jakieś większe ryby, generalnie no idzie w większe przynęty, tak? Więc ja swoją największą rybę, bodajże 64 cm, złowiłem na przynętę taką 6,5-7 cm, zaraz Wam pokażę jaką. W tamtym roku miałem piękne ryby w wielkości 57-56, też na przynęty 6-7 cm. Nie boimy się, łowimy, dajemy im szansę. Więc to jest są obrotówki, które powędrują. No i tutaj gumki. Słuchajcie, no tutaj mam, ja generalnie jestem zakochany w jasnych kolorach. Oczywiście, że jeżeli, słuchajcie, wybieram się nad wodę. Zawsze, zanim się wybiorę gdzieś w jakąś dalszą drogę, zazwyczaj mam informację albo się pytam kolegów, znajomych, którzy gdzieś tam w okolicach mieszkają, czy kolor na przykład wody, jaki jest, co się dzieje. I z założenia, jeżeli wiem, że jest woda oczywiście czysta, no to zabieram taki zasób przynęt, czyli raczej te przynęty widzicie wszystkie jasne. No oczywiście tutaj czarny jest, ale tak, o nieśmiertelny twistery generalnie wielkości 5,5-6 cm uważam, że są rewelacyjną przynętą. Tu jest jakaś, widzicie, ręcznie robiona żaba. To jak zobaczysz, że nad wodą coś się wydarzy typu, no nie wiem, jakieś tam tematy żabie, to już troszeczkę później oczywiście, ale no wiecie, to ta aura teraz, ta pogoda jest tak zmienna, że możemy się wszystkiego spodziewać. No i tutaj gumy. Na takiej wielkości gumę, złowiłem pstrąga 64 cm, to jest około tam 7 cm guma. Jak Wam przeszkadza wielkość takiej gumy, no to można delikatnie tutaj skrócić, ale zasadniczo takiej wielkości gumy, no pstrągi 30 parę centymetrów zjadają bez problemu, szczególnie smukłe, wąskie gumy, bo no tutaj już wiadomo, troszeczkę więcej tego jest. I na takich gumach bazuję. Jeżeli wiem faktycznie, że woda jest trącona, że coś się dzieje z wodą, że jakiś odcień zmienia, doposażam się w pudełko, tu mam, nie mam, ale identyczne gumy, ale w kolorach jakichś tam seledynowych, żółci, coś co przebija się w takiej wodzie. To tak gumki wyglądają mniej więcej, widzicie. Wszystko raczej w kolorach jasnych, czarne, wiadomo, jakieś tam pijawy, takie wydarzenia przednie się dzieją, więc też mam jakieś takie twistery. Następną sprawą jest taką, że doposażam się też w wypady, bo nie wiadomo jak to będzie. Doposażam się, słuchajcie, w przynęty, no takie, że tak powiem, robakokształtne, bo o, tu macie, zobaczcie, no, to jakieś takie podstawowe tematy, których używam. Jakaś nimfa. Tu macie, zobaczcie, no już takiego tłustego, grubego robala. Naprawdę kawał mięsa. Ale do tego też startują różnej wielkości ryby i tu nie ma co się czarować, oszukiwać. Nie czujecie tego zapachu, ale ja czuję dosyć mocno, więc no, co mam powiedzieć. No tak to wygląda. I teraz tak, o ile wiem na przykład, że wiecie, woda się ociepla, te ryby są chętniejsze do tego, żeby ganiać przynęty, no to staram się tymi przynętami łowić agresywniej. Natomiast jeżeli wiem, że no, jak jest, czyli początek sezonu, woda zimna, te ryby też takie raczej, że tak powiem, jeszcze po tym tarle, nieogarnięte, niechętne do ganiania, to staram się łowić w dół, stawiać takiego woblera, delikatnie go podszarpnąć, w taki sposób, żeby on zabujał się parę razy, został w miejscu przez chwilę. Ta ryba wtedy po prostu jest skłonna do niego wyskoczyć, natomiast nie za bardzo chcę gonić przynęty, które bardzo szybko uciekają, więc staram się właśnie łowić w taki sposób, żeby
żeby te ryby raczej przynęta na nie wpływała, niż żeby im uciekała spod pyska, żeby one nie starały się tego gonić, bo mówię, no nie są za bardzo chętne. Jak widzicie, rozmiarówka jest różna, 7, 6, jakaś piąteczka, no tu taki drobiazg, w tamtym roku łowiłem pierwszy raz, w tym roku, znaczy się w 2020, bo jeszcze mamy ten rok, łowiłem tymi małymi przynętami i uznałem, że będą bardzo ciekawe właśnie też na wiosnę, na takich mniejszych bardzo rzeczkach, gdzie nie jestem w stanie poprowadzić takich wublerów. One są pływające, a będę łowił w takich małych rzeczkach, w takich ciekach, słuchajcie. Jeszcze wam powiem, jakie wędki będę stosował na różnych rzekach. No i tu tak widzicie, no to są takie przynęty, którymi będę łowił, to na pewno zobaczycie wszystko w filmikach. No i jeszcze właśnie następną rzecz, czyli główki dźwigowe, którymi będę generalnie które będę generalnie się wspomagał, jeśli chodzi o uzbrojenie przynęt. Tutaj zobaczcie, jeżeli chodzi o jakieś tam robactwo i bardzo płytkie zbiorniki, płytkie rzeki właśnie, no to tutaj trzeba raczej zrobić, widzicie, samemu coś ogarnąć, no bo ciężko zejść z ołowiem aż tak lekko. Natomiast tam, gdzie mamy trochę większe głębokości, większe uciągi, no to rewelacyjnie one się spisywały, takie główki. Widać co nieco, widać, ale jakoś tak folii. Tutaj mamy do większych gum zbrojenia takiego typu, bezkołnierzowe. No wiadomo, te mniejsze gumy to jednak cierpią przy kontaktach z kołnierzami, szybciej się niszczą, pękają, tak? Więc tutaj takie główeczki wyciągnę wam jeszcze, pokażę. Raz, dwa. Już lepiej widać, nie? Tak. No więc to tak w podstawowym skrócie, jeszcze jeśli chodzi o dozbrajanie tego typu przynęt. Teraz chciałem wam powiedzieć dwa słowa o wędkach, które będę używał. No to wędzisko akurat dobrze znacie z mojego łowienia w sezonie 2020, czyli mikrospecjal Dragona. Generalnie kij, słuchajcie, opisany do 16 gram, długość 1,83 m. Powiem wam tak, ten kij dla mnie jest mega zaskoczeniem, dlatego że nim łowię w bardzo małych rzekach. Dlatego, że jest bardzo krótki, nadaje się idealnie do łowienia w takich zakrzaczonych miejscach. Daje swobodę ruchu rzutu, w każdych warunkach można tym rzucić. Świetnie pracują na nim twitche. Da się bez problemu, tak samo dzięki temu, że jest bardzo smukła szczytu, bardzo, bardzo odchudzony blank. Słuchajcie, da się tym śmiało, fajnie manipulować i łowić właśnie jakimś robactwem. Tylko widzicie, tutaj znowu temat jest taki, jeżeli mamy małe rzeki, możemy na przykład spokojnie łowić na przykład plecionką 008, tak jak i na większych rzekach, do twiczowania. No ale do twiczowania ja używam generalnie grubszego fluokarbonu 0,20, 0,22. Tutaj nie ma zmiłu i nie ma kompromisów. Natomiast jeżeli bym chciał łowić robactwem, no to z automatu muszę zmienić ten przepon fluokarbonowy na o wiele cięższy, dlatego że po prostu za szybko ten robar się wypływa do góry, balon się robi właśnie na fluokarbonie i podnosi całą przynętę i to ona nie wygląda tak naturalnie, dlatego generalnie trzeba zejść i odchudzić wszystko. Więc czasami ta kombinacja no nie daje rezultatów, aczkolwiek nie jestem w stanie zabierać dwóch wędek naraz i nie chodzić z nimi, bo nie lubię tego. Dlatego, jeżeli na przykład wybieram się, wiem, że na rzekę małą, zakrzaczoną, zabieram tą wędkę i nią będę łowił, uzbraję ją w lekki kołowrotek, gdzieś klasy 2-2,5 tysiące. O, na przykład tutaj macie takiego progłajda, takim będę łowił. Jeżeli wiem, że jest przymrozek, to oczywiście szpula zapasowa, nawijam żyłkę 0,20 i staram się wtedy łowić gumami i obrotówkami spokojnie. Z założenia w rzekach na początku sezonu łowię w dół, łowię ryby właśnie leniwe, ospałe, więc tą przynętę trzeba mi tam postawić, zaprezentować. I właśnie tutaj wszystko to w ten sposób zagrywa. Natomiast następną wędką, którą będę chciał użyć w przyszłym sezonie 2021, której nie używałem jeszcze w tym, a wybieram się w tym roku na troszeczkę większe rzeki pstrągowe. Zobaczycie to w moim materiale. No to będzie, słuchajcie, flash. I tutaj jest kij już troszeczkę dłuższy.
Ile tamten miał 1,83 m, tak ten tutaj ma 2,13 m. Dlatego, że no, przy większych rzekach bywa różnie. Właśnie nie da się wejść do wody, trzeba inaczej zaprezentować przynętę. Można ją dalej postawić od burty, dzięki temu, że ma się dłuższego kija. I to wszystko wtedy pomaga nam, tak? Z rzutami wiadomo, na większych rzekach też jest łatwiej, no bo te drzewa też są inaczej. Nie ma takich zakrzaczeń aż mocnych przy samych brzegach i nawisów, spod których się nie da rzucić. Dlatego ten kij. Zupełnie inna budowa kija. Myślę, że dzięki temu cieplejszy, pełniejsze ugięcie i też te ryby po prostu mogą to mniej odczuwać, na przykład, bo ja mam takie doświadczenia z łowienia pstrągów, że jeżeli łowię pstrągi kijami szybkimi i łowię na plecionki, te pstrągi zwyczajnie bardziej wariują, bo czują bezpośredni kontakt z wędkarzem, tak? Z tym, że coś się tak, nie tak dzieje. Natomiast jeżeli łowię na przykład takim ciepłym kijem i zakładam jeszcze do tego żyłkę, to ten pstrąg wydaje mi się po pierwszej fazie tego ataku, chwilowym jakiejś tam agresji, przy pełnym kiju, który oczywiście głębiej pracuje, i przy żyłce, która jest rozciągliwa, on mniej odczuwa ten kontakt, tą niewygodę związaną z posiadaniem przynęty w pysku i holem i po prostu mniej wariuje. No, takie moje doświadczenia. No więc tak. Kij taki, będę nim łowił oczywiście w rzekach troszeczkę większych. To wszystko zobaczycie właśnie w nowym sezonie pstrągowym. No i oczywiście kołowrotek. Albo zostanę przy tamtym małym kołowrotku, albo dorzucę kołowrotek o taki, zobaczcie. To jest akurat Nano Power, słuchajcie, to jest wielkość 3000, ale w kołowrotkach... Ten kołowrotek akurat nie jest jakiejś tam mega wielkości przy tej numeracji, przy tej wielkości, więc myślę, że bez problemu będzie się nim wygodnie łowiło i tu widzicie jakaś żyłka podkładowa, właśnie czekam sobie nawinąć jakąś plecionkę, chciałem i właśnie też raczej będę bazował na grubości 0,08. No i co? No i do boju, nie? Także to są takie podstawowe rzeczy, które będę nimi łowił. No i słuchajcie, jeszcze dwie rzeczy, bez których tak naprawdę bez jednej na 100% się nie mogę obyć, natomiast nad wodą, natomiast drugą zamierzam zabierać w jakichś tam specyficznych momentach. A więc tak, pierwsza podstawowa sprawa to jest kamizelka. Słuchajcie, no tutaj temat jest nieodzowny dla mnie. Wszystkie wyprawy zabieram kamizelkę. Jak widzicie, ta kamizelka generalnie ma już 3-4 lata u mnie. Tyle przeleciała sezonów, że tak powiem, wiosenno, zimowo, wstępnie letnich na pstrągach. Wszystkie zamki działają w 100%. Nic się z tą kamizelką nie dzieje. No oprócz tego, że materiał, wiadomo, jakiś bardziej szorstki jest, dlatego że no, słońce działa na niego, warunki atmosferyczne. Ale tak naprawdę wszystko. O, jeszcze słuchajcie, zlata taki preparat tutaj. Więc to tak wygląda. Natomiast słuchajcie, na pstrągach, poza wybieraniem się, wiadomo, nad rzeki jakieś małe, możemy jeździć nad większe rzeki. Zazwyczaj jeździmy z kimś, oczywiście też sami, ale z kimś. Więc na większe rzeki, gdzieś dalej, wybieramy się raczej razem i spędzamy tam więcej czasu. Więc w takiej sytuacji chętnie zabiorę plecak, dlatego że spakuję w nim jakąś kawkę, jakiś prowiant, właśnie kiełbaskę. Możemy się razem spotkać, usiąść po zwiedzeniu jakiegoś odcinka rzeki. Możemy coś sobie zjeść, porozmawiać. Wędkarstwo to nie tylko przyroda i spędzanie czasu na łonie natury, ale tak samo poznawanie ludzi albo, że tak powiem, pielęgnowanie znajomości z tymi, którymi lubimy spędzać czas. Więc plecak, zobaczcie, na przykład taki, mamy dwie komory. Tu możemy sobie spakować spokojnie przynęty. To jest odpinane, akurat one mają pudła. Natomiast jest to usztywniane. Tu mam drugą komorę, którą mogę wsadzić właśnie sobie prowiant i te dwie rzeczy oddzielić od siebie. No bo wiecie, czasami powrzucamy pudełka w jedną komorę, jakieś jedzenie termos, to trzeba przerzucić, przewalić, żeby stamtąd wyciągnąć. Tu mamy dwie przegrody i tak naprawdę tutaj te pudła mogę wyrzucić i te mniejsze pudełka tutaj schować, a w tą górną przegrodę mogę sobie spakować bez problemu jedzenie i jakieś podstawowe rzeczy, jak rękawiczki, różne rzeczy tutaj. Plus tam przegródki, zobaczcie, zawsze coś można upchnąć. Więc plecak tak, na dłuższe wypady,
Więc to tak mniej więcej w skrócie z moich pomysłów na to, co będę robił na początku sezonu w styczniu. Słuchajcie, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania i koniecznie do komentarzy. Dzielcie się swoimi opiniami. Dostałem wiele ciekawych informacji o mikrofonie, o tym, że mogę coś tam zmienić, ustawienia i tak dalej. To jest wszystko się zgadza, wszystko jest fajnie i wszystko będę wdrażał właśnie z nowym rokiem. Tak jak wspominałem jeszcze raz o tym konkursie, słuchajcie, to od Was zależy, czy będziemy robić więcej nagród dla większej grupy osób, czy będziemy robić po prostu bardziej grube nagrody w mniejszej ilości dla paru, jednej, dwóch, trzech osób, tak? I w tą stronę chcę pójść. Chcę, żebyście Wy też mogli decydować o tym, co będziemy robić i jak będziemy spędzać ten wspólny czas wieczorami przy piciu kawy, herbaty lub innych napoi. Słuchajcie, dzięki wielkie, że mnie oglądaliście. Do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się. Hej!